Czy ja się leczę marihuaną? Nie, ja walczę o to, żeby medyczna marihuana w Polsce była legalna. Pali pan jeszcze trawę jako poseł? Rzadko, ostatnio nie. Nie wiem, jak to ostatnio modne słowo sort. Sort jest słaby, więc lepiej nie palić. Chodzi o to, że dzisiaj rynek jest zasypany dopalaczami, różnego rodzaju rzeczami. Cały rynek tak naprawdę opiera się na tym, jeżeli chodzi o ten rynek nielegalny, więc ja nie korzystam, nie wspieram takich działań. Jeżeli chodzi o hodowanie medycznej marihuany, jak najbardziej, jeżeli będzie taki przepis, który będzie zezwalał instytucjom, to stanę na pewno do przetargu na taki, jeżeli będzie to możliwe w przyszłości, żeby uprawiać, bo znam się na tym. Ten rynek jest taki, jaki jest. No to jest jeden z problemów właśnie, dlaczego warto choćby walczyć o te sprawy, ponieważ dzisiaj tak naprawdę szara strefa tylko na tym zyskuje, nic poza nami. Natomiast dzisiaj to nie jest temat w ogóle rozmowy, jeżeli chodzi o legalizację marihuany rekreacyjnej, ponieważ kraj nie jest gotowy na takie zmiany póki co. Każdy, kto mówi inaczej, uprawia populizm. Populizm to jest mówienie czegoś, co ludzie chcą usłyszeć. Może to, co dziś pan mówi, to jest populizm. Przecież ja jako jeden chyba z niewielu w tym kraju do tej pory się przyznawałem, zawsze na tą pracę miałoby się zmienić. Janusz Palikot też palił. To myślę jego sprawa, czy on tam palił, nie palił i tak dalej. Natomiast ja nigdy nie miałem żadnych oporów, żeby mówić o tym, czy palę, bądź nie palę. Więc jeżeli mówię, że na przykład nie palę, to znaczy, że nie palę. No a jeżeli mówię, że palę, to pewnie się nie mijam z prawdą. Na chwilę obecną nie, no mam za dużo spraw, kilka ważnych rzeczy. Poza tym robię sobie co jakiś czas w życiu przerwy od różnych jakichś takich spraw. I to będzie przerwa 4-letnia, tak do końca kadencji? Nie zakładam jakiejś, ale już miałem w życiu przerwy, choćby nawet 6-letnie. Na co dzień też nie palę, na zasadzie takiej, że palę i palę, i kłamę, bo to jest mój sport. Tylko tak naprawdę traktuję to jako, tak jak inni traktują kawę, nie wiem, inne rzeczy. Dla mnie to nie jest jakaś wielka polityka i nie zgrzewam się też jakoś szczególnie tematem, że to jest tak niesamowity temat, bo ktoś pali marihuanę. W tym kraju nieoficjalnie pali prawie 4 miliony ludzi marihuanę. To jest za sensacja.